Dzień dobry. Na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych Kości zostałem zaproszony jako ekspert, prawda, jeśli chodzi o gry tak zwane amerytraszowe. Zaraz oczywiście wytłumaczę, czym to jest. No, zostałem zaproszony po to, aby wam powiedzieć, no, czym te gry są i opowiedzieć wam o najlepszym przedstawicielu właśnie tego gatunku. No, czym jest amerytrasz? Amerytrasz, w przeciwieństwie do tak zwanych eurosucharów, gier, gdzie trzeba coś tam liczyć, zbierać jakieś tekturowe żetoniki, żeby je wymienić na jakieś kawałki drewna. No, no kto by w to grał? Natomiast amerytrasz? Amerytrasz to jedna wielka przygoda. Gry pełne wspaniałych przygód, wspaniałych figurek, bohaterów. No, po prostu gry, w które chce się grać, gdzie zbieramy się w przyjaciółmi i w przeciwieństwie do gier euro, no świetnie się bawimy. Gry te, tam nie trzeba liczyć. Tam liczy się zabawa, przygoda. Po co liczyć, jeśli są kalkulatory? Mamy przecież kości. Kościami można wszystko zrobić. No i właśnie tych kości w tych amerytraszowych grach używamy. I pewnie chcielibyście wiedzieć, jaki jest taki najbardziej amerytraszowy tytuł. I już wam mówię. Najbardziej amerytraszową grą jest oczywiście najbardziej znana gra na świecie. Gra, w którą gra miliony ludzi non-stop. Są znane przypadki o ludziach, którzy kupili tę grę, rozłożyli, zaczęli grać i to teraz grają od tylu lat, nieprzerwanie. Oczywiście chodzi mi tu o najwspanialszą grę pełną przygód, o grę Monopoly. Monopoly. Amerytrasz. Czymże ona się cechuje? No oczywiście, jeśli porządny amerytrasz, to przede wszystkim muszą być przygody. I tu te przygody mamy. Wcielamy się w jednego z kilku bohaterów. Zależnie oczywiście, jakie monopoli posiadamy, bo jest ich wiele. Są tam wspaniałe przygody, różne tematyczne historie. I tak możemy na przykład wcielić się w niezwyciężony melonik. Czy właściwie bardziej cylinder, bym powiedział. Możemy zostać pieskiem, a jeśli ktoś tam lubi bardziej klimaty science fiction, tak jak teraz te wszystkie cyberpunki, to może być nawet żelazkiem. Prawda? O co chodzi w tej grze? No, wcielamy się w tą naszą postać. Dostajemy oczywiście wspaniałe figurki, czyli kolejny atut oczywiście gier amerytraszowych. I na bazie kostek poruszamy się. Przemierzamy wspaniałe krainy. Wspaniałe krainy na wzór tych tak zwanych dungeon crawlerów, gdzie chodzimy po lochach. No tu też mamy tą ścieżkę. Też jest najeżona pułapkami, bo nie daj Boże staniesz w złym miejscu i kasę musisz oddać. Koledze, nie, tu nie ma kooperacji. Tu nie ma przyjaciół. Tu walczymy o punkty. O chwałę. No i o kasę. Co dalej? Poruszamy się. Zwiedzamy ten świat. Zwiedzamy świat tak jak w innym wspaniałym przykładzie amerytrasza, czyli grze Mania i Miecz. No też chodzimy dookoła planszy. No też są różne przygody. No, magia. Jest i tutaj. Przecież mamy tak wspaniałe rzeczy jak magiczne karty wyjście z więzienia. No, rzucasz taki czar i wychodzisz. Nikt cię nie powstrzyma. Dalej, co mamy? Mamy oczywiście rozwój. No, prawdziwy amerytrasz, prawdziwa gra RPG, no to przecież musi mieć rozwój. I tu rozwój mamy. No przecież cały czas coś tam kupujemy, rośniemy w siłę, zastawiamy coraz potężniejsze pułapki, no, na naszych współgraczy, którzy wejdą
I miejmy nadzieję, zostawią nam pełno pieniędzy. Także przygoda aż dudni. Mamy przecież te wspaniałe, ekscytujące historie, te przygody, te pułapki. Czy ja wdepnę w ten domek i będę musiał zostawić kasę, czy nie? Czy uda mi się przejść te lochy i dostać stówkę na starcie, czy nie? No, jak widzicie, to są prawdziwe gry. Gry na wiele godzin. To nie jest jakieś te euro, że euro, no te suchary, że grasz 30 minut i koniec. Kiedy ty chcesz więcej i tutaj więcej masz. Tu możesz grać godzinami, latami, miesiącami. Latami jest dłużej niż miesiące. I nikt nie narzeka. Jest super zabawa. A jak wam się znudzą, czy te pieski, czy te hotele i te tam żelazka, to zmieniacie sobie monopole na inne. I macie pizzę. I macie gry o tron. No, co może być bardziej amerytraszowego? Robicie sobie nawet Metallicę. Przecież lubicie te takie tam, nie? No to gracie sobie w Metallicę. Możecie być każdym. No to jest kwintesencja RPG. Gdzie takie przygody w euro? Co? Jak przesunę sobie kosteczkę na prawo, to z lewej wyskoczy mi żetonik i go moim pracownikiem zaniosę do góry i za to dostanę kryształek? Co za ten kryształek? 2 punkty na koniec gry? No bez sensu. Bez sensu, kiedy można przeżywać tak wspaniałe historie. Monopoly. Jedyna naprawdę gra pokoleń. Przecież nawet nie musicie mnie słuchać, nie musicie mi wierzyć, no zobaczcie, bo to przecież najlepiej sprzedająca gra, najbardziej popularna gra na świecie. No dlaczego? Dlatego, że jest nudna? Nie. Dlatego, że jest pełna wspaniałych historii. Historii, które później będziecie mogli opowiadać wnukom, tak jak ja opowiadam wam. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że porzucicie wreszcie te drewniane, śmieszne gierki i wejdziecie w prawdziwą przygodę. Wejdziecie w Monopoly. A ja tymczasem wracam do mojej partijki, która trwa już 3 miesiące, a miałem usiąść na chwilę. Dzięki za uwagę i do kolejnego spotkania, gdzie opowiem wam może o jakichś innych fajnych grach. Nie ma innych fajnych gier. Na razie. Dzięki. I do zobaczenia. Prosto z biura wasz profesor Zajefajny. Cześć.